To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku żegnamy mistrza poezji i eseju Adama Zagajewskiego, który zmarł w zeszłą niedzielę 21 marca. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście 8:10. Przy mikrofonie, tylko na chwilę, bo zaraz oddam głos wielkiemu mistrzowi filmu i teatru, Martyna Turska, wydawczyni podcastów Gazety Wyborczej. Mistrzowie Słowa to podcast, w którym mistrzowie sceny czytają mistrzów pióra. Co tydzień w sobotę publikujemy jeden tekst, czytany przez wybitne aktorki i wybitnych aktorów. W dzisiejszym wydaniu podcastu żegnamy mistrza poezji i eseju Adama Zagajewskiego, który zmarł w zeszłą niedzielę 21 marca. Na wyborcza.pl znajdziecie Państwo wspomnienia o Zagajewskim, autorstwa Olgi Tokarczuk, Adama Michnika, Michała Rusinka, Jakuba Kornhausera czy Jarosława Mikołajewskiego. A w dzisiejszym wydaniu Mistrzów Słowa Jerzy Radziwiłłowicz przeczyta dla Państwa esej Adama Zagajewskiego pod tytułem O Josifie Brodskim, chaotycznie. Zapraszam do wysłuchania fragmentu podcastu. Całego wydania posłuchacie na stronie www.wyborcza.pl/mistrzowie-słowa. O Josifie Brodskim, chaotycznie. Adam Zagajewski. Dawniej, w czasach, kiedy przywiązywałem większą wagę do elegancji, dumny byłem z pięknej, czarnej, kaszmirowej marynarki. Był to prezent. Otrzymałem go od Josifa Brodskiego na początku lat 90. w Paryżu. Stało się to na kolacji u Johna Willetta i jego żony Chantal w mieszkaniu na trzecim czy czwartym piętrze z widokiem na kościół Saint-Germain-des-Prés i na popiersie Apollinaire'a dzieło Picassa. Willett, bliski przyjaciel Josifa, był amerykańskim dyplomatą. Znali się od dawna. Pośrednikiem był tu Jonathan Aaron, poeta mieszkający w Cambridge w Massachusetts. Trzeba wyjaśnić, że w USA jest ogromna rzesza ludzi powołujących się na to, że ich przodkowie przybyli na ten kontynent na pokładzie żaglowca Mayflower i nieco mniejsza grupa chwaląca się tym, że należeli do najwcześniejszych amerykańskich przyjaciół Josifa. Ale Aaron naprawdę do nich należał. Kiedy tylko wielki rosyjski poeta przyjeżdżał do Bostonu, odwiedzał go, mieszkał u niego i zawsze był z nim w kontakcie telefonicznym. A z kolei Jonathan i John znali się od dzieciństwa. Twierdzili, że ich kołyski stały obok siebie w szpitalu położniczym i że już wtedy rozmawiali ze sobą. Otóż Josif wręczył mi tę wspaniałą marynarkę, kupioną dopiero co. Jak zrozumiałem, namówiła go na ten zakup Weronique Schiltz, przyjaciółka poety, będąca jego ambasadorem, ambasadorką we Francji, tłumacza jego wierszy i esejów. Poznali się jeszcze w latach 60. w Leningradzie. Vero pełniła także funkcję opiekunki Josifa w tak zwanych sprawach życiowych. Gdy był w Paryżu, poddawał się instrukcjom Vero. W USA działały inne osoby, inne wektory. Sam bowiem Josif nosił nieraz krawaty z dziurkami wygryzionymi przez amerykańskie mole i skłonny był nie rozstawać się z jedną tylko marynarką. Vero dbała o dekorum bardziej już sławnego poety. Wręczył mi tę wspaniałą marynarkę, z pewnością bardzo drogą, tłumacząc to pewną filozoficzną pomyłką. Mianowicie dopiero po tym, gdy zakup został dokonany, zrozumiał, że ta marynarka w USA, dokąd miała wkrótce trafić na plecach właściciela, była synonimem pewnej burżuazyjnej konwencjonalności. Że na pewnym poziomie społecznego prestiżu noszenie takiej właśnie marynarki było w jesieni i w zimie poniekąd obowiązkowe, a więc trywialne, czyli nie do przyjęcia dla poety. Ja nie miałem takich skrupułów. Dość jednak o marynarce. Dlaczego mam mówić o Josifie chaotycznie? Już tak wiele lat upłynęło od jego śmierci, od mroźnego stycznia roku 1996, tego niedobrego roku, kiedy odszedł także dwa miesiące później Krzysztof Kieślowski, przedwcześnie. Pamiętam, jak Josif powtarzał: proszę bardzo, rozmawiajcie sobie o roku 2000, prognozujcie, planujcie, ja wiem, że go nie dożyję.
Ale rzeczywistość znajomości z nim jest dla mnie wciąż czymś tak żywym, jak jest splot różnych materii, życia i literatury, przyjaźni i lektur, że nie chcę porządkować tej dżungli wspomnień. Jest pełna sprzeczności, które wcale nie chcą, żeby je analizować. Są w niej nieodkryte jeszcze zakamarki. Niech tak zostanie. Jerzy Radziwiłłowicz. Tak dla Państwa przeczytał fragment eseju Adama Zagajewskiego pod tytułem O Josifie Brodskim, chaotycznie, który był opublikowany 23 maja 2020 roku w magazynie Wolna Sobota. Całego podcastu posłuchacie w Klubie Wyborczej na stronie www.wyborcza.pl/mistrzowie słowa. Dołączcie Państwo do Klubu Wyborczej, kupując najwyższy, klubowy pakiet prenumeraty cyfrowej na wyborcza.pl/prenumerata i słuchajcie kolejnych odcinków podcastu Mistrzowie Słowa. Do usłyszenia w poniedziałek w 8.10. Zapraszam w imieniu Staszka Skarżyńskiego i w Mistrzach Słowa już w kolejną sobotę. Martyna Turska. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.